był namysł nad sytuacją społeczeństwa. Przyjrzenie się amerykańskiemu życiu w Nowym Jorku w latach 60. i wybieranie z tego pewnych znaków. I tutaj nie chodzi też o tę symboliczność tego, tylko o to, że to jest znak. No właśnie, i Walcott w latach 60. tutaj pozwoliłam sobie wypunktować te najważniejsze zagadnienia. Porzucenie tworzenia reklam na rzecz reklam zastanych, prawda? To widzimy, że on już nie rysuje. Nie rysuje butów, nie rysuje flakonów perfum, tylko bierze przedmiot i wkłada do swojej sztuki. Nieprzetworzenie, prawda? Już nie zmieniam, nie odtwarzam, tylko biorę wprost. Wykorzystywanie fotografii, wybieranie pewnych przedmiotów, które znają się znakami, i on bardzo podkreślał, żeby nie traktować tego jako symbol, że to jest po prostu znak naszego społeczeństwa, powierzchowny i pusty. Czy rzeczywiście powtórzenie jako negacja jednostkowości, zastosowanie sitodruku, akceptacja błędów, no błędów, prawda, tutaj bierzemy to też w cudzysłów, takich świadomych jakby zakłóceń, jeżeli chodzi o czystość tej odbitki. Wszystko i każdy jest materiałem konsumpcyjnym. I tutaj chodzi o to zrównanie butelki Coca-Coli, keczupu Heinza, grupy Campbell's i wizerunku Marilyn Monroe, prawda? Tak samo jesteśmy w tej samym porządku, w tej samej hierarchii. Nie ma znaczenia, czy to jest keczup, czy to jest twarz aktorki. Zerwanie z ideami, tradycją sztuki, kontrowersje, masowość, zastrzeżenia, zarzuty. To, że to jest naprawdę kłamstwo. Tutaj bardzo dużo osób mówiło, że Andy Warhol oszukuje, że tutaj nie ma nic wielkiego, że nie jest sztuka, że jest antyestetyczne, dwuznaczność. Sztuka czy antysztuka? Może postsztuka. Może postsztuka. A czy popsztuka? Post. Krytyka czy apoteoza amerykańskiego stylu życia. Prawda? Biorąc te obrazy Andy Warhola, one bardzo dużo mówią o tym, co jest charakterystyczne, co było charakterystyczne dla ludzi w latach 60. Jakiego typu jedzenie, jakiego typu ideały urody, co ich interesowało. Prawda? To jest wybór takich znaków ludzkiego życia, którego dokonał Andy Warhol. No i właśnie, co w pewnym momencie on mówi? To jest jedna strona życia. Puszki, zupy, ale jest coś innego. Jest śmierć. Zorientowałem się, że wszystko, co robię, ma związek ze śmiercią. Dość na temat życia. Teraz kolejna śmierć. Dość zachwytu nad butelkami, coli i zupy. W latach 60. w prasie obok reklam było bardzo dużo zdjęć katastrof, wypadków. Było epatowanie śmiercią. I to od lat właściwie równolegle z wizerunkami Marilyn stało się tematem sztuki Andy Warhola. Pierwszy obraz z tego cyklu to jest właśnie obraz na podstawie kompozycji z gazety, pierwszej strony z gazety, gdzie 129 osób umiera w rzecie, umiera w samolocie. Andy Warhol przemalował to, zamienił to w obraz, tą pierwszą stronę gazety, pokazując, że śmierć staje się elementem estetyzacji. Bo mamy zdjęcie z tym skrzydłem samolotu wbitym, liternictwo, prawda? Proszę zwrócić uwagę, jak on był wyczulony na pewnego rodzaju manipulacje w prasie. Jesteśmy w latach 60. prawda? Zwracanie, przenoszenie tego problemu mediów, prasy do sztuki. I to lata 60. to są najmocniejsze obrazy Andy Warhola. Obrazy katastrof, seria śmierci, samochody, które pracę na podstawie zdjęć prasowych, czyli te zdjęcia zamienia na sitodruki, odbitki, działa kolorem. Powtórzenie, które już dobrze znamy. A jak on się bronił, jeśli chodzi o wykorzystanie praw autorskich do fotografii? Jeden miał proces. Nikt więcej jakoś mu tego nie wytaczał. Jeden miał proces w związku z obrazem z kwiatami, gdzie miał ten proces i później zapłacił za wykorzystanie. Natomiast nie wiem, czy to było wówczas uregulowane w prawie, prawda, w latach
latach 60., ale nie miał z tym problemów. Tak ostro wtedy. Prawda? Tego nie podchodzi. Jeżeli to jest przetworzenie artystyczne, prawda? Nie wiem, ale jeden proces był odnośnie maków, już takich późniejszych prac, gdzie on załatwił sprawę po prostu wynagrodzeniem. Kolejna praca z tej serii śmierci. Całkowicie niekomercyjne, bo zdjęcie samobójcy, które wystarkuje zwierzowca, na później zwłoki przykryte. Bez kontynuowo, a rodziny do mnie nie pozywały? Nie było żadnych prawnicy spali? Nic na ten temat. Taka kasa? Nic na ten temat. Nie ma, ale proszę popatrzeć, czy kasa? Co? Czy kasa? Czy ktoś jest u nas? Nie, kasa dla prawnika, który pociągnie... Do odpowiedzialności. Tak jest. No i nic na ten temat Eli nie mówił i nie ma nigdzie, że były jakieś problemy odnośnie tych obrazów. Ale proszę popatrzeć, on równolegle do Zup Candes, do Coca-Coli, moje takie obrazy, pokazuje je, podarowuje, chce je sprzedać. No ale kto będzie chciał mieć w domu taki obraz? Podarowuje je swoim przyjaciołom, którzy mówią, nie, dziękuję, nie biorę tego. On mówi, ale to będzie bardzo dużo kiedyś warte. Nie chcę mieć trupa w domu. Nie chcę na to patrzeć. Dlaczego on to robi? Dlaczego jeden sługa diabła, a drugi obraz to jest to? Czy kolejne, samochód, prawda, on tutaj powtarza, ta multiplikacja, kolor i zdjęcie, seria. Duża seria ze zdjęciami krzesła elektrycznego. W tym czasie była głośna sprawa stracenia dwóch osób właśnie na krześle elektrycznym. No i to pierwsze z tego cyklu, takie podwójne srebrne nieszczęście. Właściwie jedyny obraz Andy Warhola, gdzie mamy konkretną tą przestrzenią. No, proszę popatrzeć, że połowa jest pusta, połowa jest z tym takim teatralnym, jakby teatralnym upozowaniem tego miejsca, tej sali śmierci.